wielki zaszczyt dzisiaj tutaj stanąć przed Państwem i opowiadać o szopkarstwie krakowskim. Dla mnie to jest wyjątkowa chwila, dlatego że jako generalny konserwator zabytków miałam wielki zaszczyt wprowadzać szopkarstwo krakowskie jako naszą pierwszą praktykę na listę niematerialnego dziedzictwa światowego UNESCO. To był nasz pierwszy wpis. I chciałam teraz, żebyśmy nagrodzili brawami wszystkich szopkarzy. Szanowni Państwo, ogromnie cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli oglądać szopki, że to był nasz pierwszy wpis, za tym pójdą kolejne. Mamy już drugi wpis, a nawet już trzeci. Także ta polska tradycja także zapisze się w pamięci świata. Chciałabym z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim tym osobom, które sprawiły, że ta piękna tradycja trafiła na listę UNESCO. Chciałam podziękować panu dyrektorowi Niezabitowskiemu, dyrektorowi Muzeum Miasta Krakowa. Chciałabym bardzo podziękować panu Markowi i Renacie Markowskim, którzy są właścicielami prywatnej kolekcji szopek i to właśnie dzięki nim dzisiaj będziemy mogli oglądać te szopki. Ta piękna tradycja przekształciła ubogą stajenkę, miejsce przecież zupełnie zwyczajne, zupełnie dostępne dla każdego, w świat ferie barw i w świat zupełnie niezwykły. Czasami jest to okazała kamienica. Najczęściej jest to wspaniały kościół z wieloma postaciami. Postaciami, które się również kłaniają, które stoją na warcie, które zapraszają, które pilnują i które otaczają ten czarowny środek. I to wszystko w tych szopkach jest zaklęte i dlatego od wielu już dziesiątków lat właściwie cała Polska i wszyscy przyjezdni do nas z zagranicy są pod urokiem tej sztuki, są pod urokiem tego świata wykreowanego magii i pod urokiem czegoś, co nie do końca chyba rozumieją, ale co jednak z tą wielką tradycją chrześcijańską, z dwutysięczną rocznicą już w tej chwili, 2021, rocznicą narodzin Chrystusa się wiąże. Nawet któryś z biskupów przeszłych, krakowskich, zakazał czynienia tych szopek, bo uważał, że są za bardzo frywolne. Ale Bogu dzięki, na tym się tylko skończyło. W każdym razie niewątpliwie w 1937 roku tamtego wieku do tego rozsławienia szopek przyczyniło się konkurs, który gromadził krakowian przy pomniku Adama Mickiewicza, żeby oceniać, która z nich jest najpiękniejsza i najważniejsza w nawiązaniu przede wszystkim do architektury kościołów krakowskich, które są elementem tej szopki krakowskiej prawie zawsze. I tak jak ten konkurs, który trwa do dzisiaj, rozsławia te szopki i czyni je znanymi, dzięki temu jesteśmy tutaj dzisiaj w Warszawie, tak myślę, za to chciałem podziękować, że zapisanie krakowskiej szopki na listę UNESCO, które się dokonało w ostatnim czasie, także jest dużym, ważnym osiągnięciem. Życzę, niech one nam, te szopki, które obejrzymy, pomogą przygotować się i przeżyć tegoroczne Boże Narodzenie. Dziękuję bardzo. Jestem chłopak z Krakowa. Nie wiem, czy miałem 5 lat, czy 6, czy 4, kiedy mama pierwszy raz zaprowadziła mnie na wystawę szopek krakowskich. Każdy chłopak z Krakowa potem był prowadzony przez mamę, babcię na wystawę szopek krakowskich. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz stanąłem przed szopką, przed którą Państwo niedługo staniecie, to miałem takie marzenie. No ta szopka jest tak piękna, ona tak wciąga, że ja chcę wejść do środka. Bo jeżeli ona jest tak piękna na zewnątrz, to znaczy, że ta prawdziwe piękno jest w środku. Ja myślę, że wielu z Państwa oglądając tą szopkę będzie miało to samo wrażenie, że za tymi arkadami, za tymi okienkami, za tymi drzwiczkami, za tymi portalami jest jakieś magiczne wnętrze. Myślę, że Państwo także doświadczycie tej pokusy i tej potrzeby. Co to za pokusa, co to za potrzeba, na ten temat pewnie można napisać książki. Ale myślę, że to jest tak, że zderzamy się z tymi
najbardziej skrytymi marzeniami z naszego dzieciństwa. I to nie jest prosty sentymentalizm, bo to wtedy kształtują się w nas wartości, które potem z nami idą przez życie. To jest taka wyprawa do korzeni tych wartości, o których mówimy. Te korzenie z nami potem są. Ja, eminencjo książę kardynale, usłyszałem też ten taki sentyment krakowski księdza arcybiskupa do konkursu, do pomnika Adama Mickiewicza. Oczywiście on mnie wzrusza, bo on mi często towarzyszy. Ja Państwu życzę tego bardzo serdecznie, żebyście Państwo doświadczyli właśnie tej wyprawy, bo to robią szopkarze. Oni nas przenoszą do świata naszego dzieciństwa, do świata marzeń, o takim świecie wartości, który w nas powstaje, który jest utopiony w tej wartości najważniejszej, którą symbolizuje ta scena narodzenia. Bo jest też tak, że jeżeli jury konkursu ocenia szopki, a nie znajdzie w szopce krakowskiej sceny z Bożego Narodzenia, to tą szopkę dyskwalifikuje. I to nie jest kryterium wyznaniowe, to jest kryterium wartości, bo te szopki wyrastają z określonego pnia. Pięknie o tym mówił ksiądz kardynał. Nie ma powodu, abym powtarzał. Życzę zatem Państwu tej wyprawy, która jest wyprawą piękną. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że dla wielu osób kontakt z szopką krakowską robi to, co często robią muzea. Muzea zmieniają człowieka, zmieniają życie. Kontakt ze sztuką powoduje, że jesteśmy potem kimś innym. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to, że te szopki mogą być w tym miejscu pokazane. I chciałem prosić pana profesora, ażeby pan profesor przyjął od nas szopkę niewielką. A żeby ta szopka zmieniała także trud codziennej pracy w gabinecie pana dyrektora. Dziękuję uprzejmie. Otóż proszę sobie wyobrazić, około 30-40 osób z Krakowa, różnych zawodów, różnego wieku, różnych zainteresowań, którzy po pracy całkowicie amatorsko przychodzą do domu, dorośli ludzie, i wycinają takie maleńkie ozdóbki ze staniolu, przylepiają je pracowicie i udają, że to są jakieś kościółki, otaczają świętą rodzinę dziwnym pałacem, robią rzecz w ogóle dziwną, niespotkaną na świecie, tylko w Krakowie. Boże Narodzenie przedstawiane jest tak w bogatej oprawie, wszędzie przecież zgodnie z przekazem biblijnym pokazywana jest szopka biedna, uboga, stajenka, grota. Natomiast u nas to zjawisko ma charakter dziwny, zaraźliwe. Zaraźliwe dlatego, może inaczej, zaraźliwe jaką drogą? Ono jest zaraźliwe drogą uczuciową. Przechodzi z pokolenia na pokolenie i przechodzi też na osoby, powiedziałbym, szczególnego ryzyka, które są po prostu szczególnie zakochane w Bożym Narodzeniu i w naszym cudownym Krakowie. Bardzo wierzę w to i liczę na to, że w Warszawie udzieli się ta magia, że ta magia przyciągnie wiele osób i może ich wzruszy, może zdziwi, ale w każdym razie będzie wiązać ludzi. Bo tak jak kiedyś dyrektor Niezabitowski wymyślił takie hasło, że szopka łączy ludzi, to hasło, myślę, będzie tutaj miało bardzo dobrą kontynuację. Chciałem bardzo podziękować panu dyrektorowi za zaproszenie naszej kolekcji do zamku. Chciałem też podziękować przy okazji panu dyrektorowi, z którego kolekcją współtworzyliśmy tę wystawę. Jest to pierwsza w zasadzie taka współpraca prywatno-państwowa, prywatno-miejska. I mam nadzieję, że jak wyda dobre owoce, to będzie kontynuowana. Dziękuję serdecznie. Wysłuchamy krótkiego koncertu kolęd i pastorałek. I będzie to koncert
kolęd i pastorałek po krakowsku, jak Państwo widzicie. Usłyszymy kapelę z Bronowic w składzie Józef Stachera, Magdalena Matus, Adam Woźniczka, Adam Wygoda i Wiesław Pyzik.
jeden. O, teraz już poznaję, co? Nie, jeszcze za razu. Od razu cię poznałem. Tak? Ale ja się wybieram do tego. Przyjdź kiedyś. Gdzie mieszkasz teraz? Jurczyca, co? Polska. Tak, Polska. No, tam gdzieś jechałem w Łodzi. Tak jest. Ale mam swoje muzeum. Pomnik postawiony teraz. Wszystko dam księdzu Holzer. Przepraszam, że księdzu.